Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, bardzo czerwcowo, bardzo też jak Państwo widzą słonecznie, chociaż w tym czasie, kiedy właśnie ten program jest nagrywany, bo jak wiemy i czerwiec i maj w tym roku, jeżeli chodzi o słońce, jest ono, ale często właśnie jest też zakrywane przez chmury, które powodują deszcz, czasem bardzo rzęsisty, ale za to Bogu niech będą dzięki, bo ten deszcz jest bardzo potrzebny. Dzięki temu deszczowi ta trawa, którą Państwo widzą, czy te kwiaty pięknie kwitnące, czy te drzewa już tak bardzo rozwinięte, one żyją nie tylko dzięki słońcu, nie tylko dzięki temu, że jest ciepło, ale także dzięki tej właśnie wodzie, która spada z nieba, dzięki temu deszczowi. Jeszcze raz podkreślam, za to Bogu niech będą dzięki. Kochani, no właśnie miesiąc czerwiec, to jest miesiąc serca. Przypominam codziennie w miesiącu czerwcu, tak jak w miesiącu maju litanie do Matki Bożej, tak w czerwcu litanie Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zwracamy się do serca, które zostało przebite z miłości do każdej i każdego z nas. Módlmy się do tego serca, módlmy się o to, żeby to serce Chrystusa było sercem, wzorem dla naszego serca, które jest tak często bardzo mocno zaniedbane, nieraz tak twarde, prawie jak kamień, żeby ono było miękkie, żeby ono było czułe, żeby ono było otwarte na potrzeby tych, którzy właśnie takich potrzeb potrzebują, zwłaszcza w tym czasie, kiedy właśnie te potrzeby realizowane są pod kątem narodu ukraińskiego, pod kątem uchodźców, którzy przebywają czy w naszym mieście, czy w naszym kraju. Poza tym, drodzy Państwo, miesiąc czerwiec, dzisiaj jest 12 dzień tegoż miesiąca, on zapowiada bardzo ważne wydarzenia, zapowiada koniec wiosny, już niedługo nastąpi właśnie taki koniec, zapowiada początek nowego, przepraszam, koniec starego roku szkolnego 2021-2022, zapowiada też wakacje i oczywiście zapowiada wczasy, urlopy, czas radosny, czas, który będzie pozwalał na to, żebyśmy ten czas wykorzystywali bardzo dobrze, bardzo bezpiecznie i bardzo też, kochani, uczciwie. Dzisiejsza niedziela, proszę Państwa, jest to owszem niedziela miesiąca czerwca, ale jest to niedziela uroczystość. Jesteśmy, przypominam, w okresie zwykłym, tak zwanym okresie perannym i właśnie ta niedziela jest niedzielą, która oddaje cześć największej tajemnicy naszej wiary, a mianowicie tajemnicy Trójcy Świętej. Właśnie dzisiaj kłaniamy się Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. To dzisiaj te osoby nie tylko podziwiamy, ale do tych osób modlimy się, do tych osób wołamy chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Jak wiemy, te osoby są przez nas przywoływane bardzo często. Zobaczmy, rano, gdy wstajemy, żegnamy się mówiąc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przywołujemy Trójcę Świętą. Gdy siadamy do jedzenia, czy rozpoczynamy podróż, czy rozpoczynamy jakąś bardzo ważną pracę, czynimy, jak to się mówi popularnie, znak Krzyża Świętego i właśnie tym znakiem przywołujemy Trójcę Świętą, żeby to wszystko, co będziemy robili, co będziemy czynili, żeby to było wszystko czynione, robione w imię Trójcy Przenajświętszej, a więc w imię Boga, żeby ten Bóg w tym właśnie, co będziemy robili, w tej naszej czynności był obecny. A jeżeli to będzie, to na pewno ta nasza czynność będzie czynnością i godziwą, i odpowiedzialną, i na pewno też pożyteczną, i na pewno także twórczą. Modlimy się do Trójcy Świętej, właśnie Trójca Święta. Kilka słów na temat tej tajemnicy, że tajemnica to niewiele możemy powiedzieć, w każdym razie człowiek ma to do siebie, że on wnika w tajemnicę, że on chce tę tajemnicę rozgryźć. Jeżeli chodzi o Trójcę Świętą, jak powiedziałem, jest to tajemnica, wielka tajemnica naszej wiary, ale proszę Państwa, co nieco wiemy na temat tej tajemnicy. Wiemy o tym, że wszystkie osoby Trójcy Świętej są sobie równe, ponieważ są jednym Bogiem. Wiemy o tym, że każda z tych osób, że tak powiem, ma swoje zadanie. Bóg Ojciec Stworzyciel, jak sama nazwa wskazuje, Ojciec, Syn Boży Zbawiciel, a więc Jezus Chrystus, no i Duch Święty, ten, który oświeca, ten, który daje nam swoje dary, te dary, które ubogacają nas i które powodują, że nasze życie ma stawać się życiem bardziej odpowiedzialnym i bardziej dojrzałym, jeżeli chodzi oczywiście o życie chrześcijańskie. Tego Ducha Świętego, żeśmy wspominali temu tydzień, pamiętamy niedziela zesłania Ducha Świętego, to właśnie wtedy dziękowaliśmy Duchowi Świętemu za dary, zwłaszcza za dar mądrości, za dar rozumu, za dar umiejętności. Te dary, proszę Państwa, jak już podkreślałem, to są takie właśnie prezenty za
za darmo, czy my te dary przyjmujemy, czy my tymi darami nie lekceważymy, czy nie odkładamy tych darów gdzieś na potem, gdzieś do lamusa. Dlatego właśnie ta dzisiejsza niedziela, niedziela Trójcy Świętej, niech będzie okazją do tego, żeby przyjrzeć się z bliska każdej osobie Trójcy Świętej i żeby zanurzyć się w tajemnicy każdej tej osoby, bo każda ta osoba ma w naszym życiu bardzo wiele do powiedzenia, jak powiedziałem, czy Bóg Ojciec, nasz Ojciec, czy Syn Boży, a więc Chrystus, Zbawiciel nasz, nasz przyjaciel, można rzec nawet nasz kolega, nasz kumpel, prawda, bo on poprzez ciało jest jednym z nas, no oczywiście Duch Święty, czyli ten, o którym mówię, który nas oświeca. Kochani, gdy będziemy, bo jeszcze gdybyśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Jana. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałam, że z mojego weźmie i wam objawi. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, warto też zauważyć, że w tym tygodniu, który rozpoczynamy, będziemy przeżywali bardzo też ważną i wielką uroczystość kościelną, a mianowicie tak zwane Boże Ciało. Poprawna nazwa, liturgiczna nazwa to uroczystość najświętszych ciała i krwi Pana Jezusa. Będzie to już wkrótce, bo w najbliższy czwartek. Zechciejmy przygotować się do tej uroczystości, która jest uroczystością wzywającą nas do tego, żebyśmy do Chrystusa przyznawali się publicznie. On wyraźnie mówi, wyraźnie podkreśla, informuje, kto do mnie przyzna się przed ludźmi, do tego ja przyznam się przed moim Ojcem, który jest w niebie. Ale jeżeli ktoś mnie zaprze się przed ludźmi, tego ja zaprę się przed moim Ojcem, który jest w niebie. Najbliższy czwartek, Boże Ciało, to właśnie ten czas, kiedy będziemy brali udział w procesji i biorąc udział w procesji, będziemy publicznie mówili Chrystusowi: Chryste, wierzę w Ciebie, Chryste, wierzę Tobie, Chryste, także kocham Ciebie, Chryste, jesteś moim przyjacielem, jesteś moim Zbawicielem, jesteś moim bratem. Chryste, jesteś moją drogą, jesteś moją prawdą, jesteś moim przeznaczeniem. Chryste, który jesteś drugą osobą Trójcy Świętej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.